zapraszam na film www.domza150000.pl. Co byście chcieli tutaj? Chłopcy z placu broni. My sami nie wiemy. Takie miny zmartwione, jakbyście za karę do roboty przychodzili. Bo my czujemy święta nosa. O, ale fajnie. Można robić, nie? Tylko wiesz, Wiktor, do dobrego się... Zamykam kawa, chodź. Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, nie? To wiesz. Nie będę ci zabrudzał podwórka, nie? Ale mgła rano. Wiem, o 6 widziałem. Gdzieś na godzinę całą drogę od siebie. O 6 widziałem. Dobra. Jaki plan? Tam... Tył? Nie, tamtą... Tamten ruch. Cały lecimy w tamtą? W tamtą stronę i w tą stronę trochę. Tak? Z tego powodu, że później wszystkie te graty... W narożnik? Dobra, no to trochę organizacji teraz by się przydało. Czyli na przykład miareczka jakaś, bo została w Szuflandii. Ale ty, na dworze będziecie cieli? Tak jak gadaliśmy? Chyba tak. Podjedź busem do przodu, do bramy aż, żebyś z tyłu miał miejscówę. No. Wiesz, o co chodzi? No. Nie, no. Nie no, ja będę kręcił, wy będziecie cieli. Dyrektor, się czegoś nowego nauczysz. Dobra, zaraz ogarniemy, spokojnie. Tu jest jego też. Nie zabrał na pewno do domu. Na pewno do domu nie zabrał, bo wiem gdzie kurze kładłem. Wiktor, siódemkę obetniesz. Tu nie starczy do tego. Nie starczy akurat. Ci winien. 114 cm, żeby miała na gotowo. Aha. Czyli pierw siódemkę, albo dychę wywal i będziesz miał jedno cięcie. Tak. Ty, to co odetniesz, nie na wysokość. To nie. Co odetniesz, ja chcę pierwsza gipsa kłaść na płask. Dwa paski będę potrzebował. Aha. Żeby zostawić tą dylatację 12, żeby ona nie doszła do samej ziemi. No i też będziemy mieli miejsce na ten, na tą podłogę, nie? Aha, rozumiem. Pierw po szerokości, obetnij sobie pionę, nie pionę. Zaraz, wszystko będzie jasne. I tak musimy musisz nikadikiem nikadika wziąć? Nie? 114. Tak. No jest. Czyli obecnie 114, ma 125, dziewiątkę. 19. Dziewiątkę obetniesz i wtedy lecimy po calaczku. Bo proszę brać pod uwagę to, że to było robione w ten sposób, że na zewnątrz miały się zgadzać płyty OSB. Tu są na przykład dwie, ale tu dwie są od samej góry do dołu. Dobra, ja wam będę mówił, jakie macie ciąć, nie? Z szefu. Co się stało? Kadika. Tylko patrz, jaka una walnie, patrz. Oby teraz masz opiekę. No, uwaga, weź sępki lepiej oceny. Ale lepiej oczy przyjmie. Ząbki? Albo maskę. A nie, ząbki już masz długo. Wie. A, na kręgle! Kawa, tylko że jak my się już później nawalimy, żeby się nie pomylić! Żeby z kulą! Ty, dwa palce w oczy, cyk! Fuu, poszedł! Za nos! Fajnie wyglądają! Ładne one są! Ty, ale to wiesz, tak do hurtowni nie chodź, bo pomyślą, że mi się... A nie, to tak jest! To tak jest! To jest do prania na kulki! Na co? Do prania na kulki! Na kapsułki! Ty, fajnie kolorystyka wygląda na kimś już! Dlaczego to mi się podoba to? Skórzane, nie, gumowe. Te, co mieliśmy model. Ty, ale fajnie wyglądają, a my wzięliśmy ich trochę, nie? Ty to ich wziąłeś do spodenek, będziemy z nich spodenki. To są tak jak ten pierwszy model, co mieliśmy, nie? No. To w tej zasadzie, że tu mają tą... W tej zasadzie. Jogi, ciebie trzeba zapisywać i wydać na święta książkę wyrazu bliskoznaczny. Krocze. Masz krocze. Chodź, trójki trzeba wziąć. Ja sobie pierw pozaznaczam. Żeby nie było później komplikacji. No bo dzisiaj jest ambitny plan, żeby to w miarę szybko obkręcić. Ja tu w ogóle mam parę zadań. Ja mam zadania dzisiaj takie, że chłopaki będą przygotowywali materiał na ścianę, przynosili mi. Pomagali chwilę przytrzymać, aż złapię. No i ja lecę wtedy. Ja lecę skręceniem wtedy. Skręceniem i ze szpachlowaniem od razu. Ja się dzisiaj troszeczkę nagimnastykuję. Aha. Kurde, nie ma licznika włączonego, ale
No śmieszne ilości energii pociągnął, nie? Wczoraj było pokazane zresztą, jak się go wyłączyło na koniec. Ale jak ty on ma baterię. No? To ci powiem, tu tak gorąco było. Ja później tu wieczorem przyszedłem, chłopie. Folia zrobiła swoje, wełna zrobiła swoje. Wczoraj 20,6 kWh pociągnął. Ale tak jak wam mówiłem, włączymy go, wystartujemy ten test, ile to zużywa prądu. Ja wam będę robił codziennie. Codziennie będę robił tablicę i tak tutaj będzie, tak jak w kontenerze, tylko większa. Codziennie będę wam robił podsumowanie, ile zużył prądu. A poza tym będzie skrzynka elektryczna. Tu będzie wisiała natynkowa, czyli na regipsie, i w niej będzie S, znaczy zamiast S-a, no, na szynie będzie specjalny bezpiecznik, który będzie zliczał ilość zużytego prądu. Kudy, ale byk, nie? Ty, on cały w snickersie, chłopie! Ty chyba nie dzwonili do ciebie tak na fuszkę? Nie. Na lewo? Nawet czapkę ma! 17 stopni on nawet czapkę ma! A Jogi też! Snickersy jadłem! A czy ja czegoś nie wiem? Snickersy jadłem! Chłopaki, czy ja czegoś nie wiem? Ale do mnie dzwonili. Bo dzwonili? Ile tam dali? Karton snickersów do każdego. To są te końcówki, do, o których zresztą pisaliście. Oczywiście z nich je znamy i z nich korzystamy, ale... Ja nie wiem, czy nie będzie mi jeszcze lepiej tak, czy one się tak nadadzą do tego, żeby tu wlazły. Możliwe, że tak, ale ja chyba bym wolał taką opcję jednak. No, będzie mi lepiej. O. Czyli to są takie z ograniczeniem tutaj, że nie przekręcicie. Ale chyba prądziku mało, a jak? Druga w kieszeni i do wkrętu wrzucam od razu, żeby było wiadomo, że jest. Teraz wysokość, jaką będziemy potrzebowali. Nie, trzeba tego wziąć od patra gipsa i wtedy będzie najlepiej. Teraz mogę zmierzyć, co będziemy potrzebowali. 250 cm nie wejdzie, 249,5. 249,5. Tak będziemy robili, 249,5. 249,5 wysokość będzie szła. Dobra. Tu cięty do narożnika. No akurat myślę, że to się tak fajnie w czasie zbiegnie. Jeszcze jak mi dojdzie zaraz pachlowanie, no to będę musiał gipko dymać, żeby nadrobić, żeby na czas zdążyć. Tylko przymknij. Co? Weź cicho, nie gadaj. Jemu powiedz, ale na głos nie gadaj. Lampki można było podwiesić. Ale żeście przekombinowali teraz. Ja mogłem iść przecież. Ja. Dobra, dobra, dajcie, bo... Nie, Wiktor. Tego nie możecie dwóch nosić, to musi sam nosić. Jedna osoba. Uważaj, Łukasz, na rogu. Odejdźcie. Tam, żeby... Tak o. Jedna osoba to niesie i... Znaczy przynieść mogą dwie i właściwie... I ustawiać ci ten po prostu. Ja sobie ustawię już. Aha, dobra. Dawaj następny boss wymian. No cała, cała, nie. Nie. Ty, nie. Tak, calaczek. Tylko, że ma wysokość. No, taka sama wysokość, nie? Ku. Czubek i tyle. Czubek z placu broni. Aha, co ja chciałem na środeczku zahaczyć. Oj, ten pistolecik by się przydał dzisiaj tutaj, wskazany by był nawet. Pierwsze złapie, ja mam czas na to, żeby to obkręcać, jak chłopaki będą następnym atakować. Celowo używam tego airbowera, żeby zobaczyć w nowych zadaniach, jak on się sprawdza. Wydaje się, że są naprawdę spoko. Ale my je przetestujemy dogłębnie. A wiecie, że u mnie nie ma. Jak coś jest nie tak, to też jest mówione. Co chciałeś, Jogisław? Ale teraz się nie będziesz ze mnie śmiał cały czas z tego. I to mogę powiedzieć, ty, taką długą trzeba kupić nam.
No to trzeba kupić w Kasteranie. Nie z tych srebrnych dziadostw? Co? Nie z tych srebrnych dziadostw. Sztywna, nie? Te są najlepsze. No tu masz, zobacz. A to ja mam tą samą wymiar. No ale ta jest nowsza. Ale nie, właśnie stara jest najlepsza. Stara no. Lepsze. Bo ciepłe. No i tak będzie dzisiaj wyglądał mój dzień. Dobra. Już nie opadnę na pewno, ale jeszcze dla pewniaka tu załapię. No to trzeba dociskać trochę, panicku, żeby nie było jajec. O, tutaj też bym nie przewidział jednej rzeczy. To będzie ciężko wychodziło. O, teraz tak, przez to nie doszło nam. Do podwalinki. O, szybsze niż błyskawice są. Ale to dobrze. Co, podkładać to, Łukasz? Tak. Jakbyś mógł, to tak. Tak, tak. Pozamykanie. Co? Weź to. Wygasz się, zabieraj. Wiesz, boję się, nigdy. Jogi się boi regipsów. Boję się, bo to... Znaczy boi, no nie robi tego. Tak powiem, to się później gdzieś nie tego... No. Się Jogi, nie stresuj. Tylko regips. Ty sobie już tu go... Jak to? Nie, nie, spokojnie, Jogi, to musi być... To musi dochodzić, tak... O! Dołem to już się... Dołem dojść, bo... Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Nie upaść od siebie za daleko. Nie, nie, Jogi, chodzi o to, że to musi tak? Wejść. Bo później już tego nie dociśniesz, no. Górę musisz zawsze sprawdzać, wiesz? Aha. Weź se stopki. Albo dobra, ja sobie to poradzę. Ale ja budowę kupisz mi taki. No dobra. Dobra, teraz tutaj... Tu ja będzie będziesz... cały, nie? Co? Cały płacały. Zobacz. Ty, tego może od razu ukażę. Kogo? Tu. I damy od razu to, majdan tu. Wiesz, o co chodzi? Kumasz się? Kumasz. Ty, coś tu źle jest. Nie, nie, nie. Jak to jest? Jak my to zmierzyli? No co? One mają 120, a nie 125 chyba. No. 120 mają. I doliczało. Trosku. To wiesz co? Weźcie tego, tu trzeba zmierzyć. I tego, i tutaj chyba. Tak. Tu co mam, Łukasz? Dobra, kawulec, można go zabrać, tak jest. Gotwy. I teraz moglibyśmy, wiecie co zrobić? Zatrzymać film. I... Ale tam nie wiadomo, czy wejdzie cały. Wiktor. Gdzie? No tu. No tu ja wiem. Trzeba zmierzyć od belki do tego. Dlatego masz... patrzę gdzieś w środek tego, wiesz? Tu masz tako. Jest? Tak. 110. 110. No 110, lecicie. Można byłoby usunąć film i nie pokazać, że poszło coś nie tak. Cięciem tam będzie, do ściany. Do czego?
do roku. Tak. Łagodnie, świątecznie, panie marszałku, dzyn dzyn. Chyba powiem wam szczerze, że nie da rady od razu tego szpachlować, żeby nadążyć. Znaczy pewnie fachury dadzą radę. Ja nie dam rady. Dobra, wlazł ładnie, bo to z ukosa poszedł. Wariat. No i tam trzeba dopchać, chyba dopchać. I to są właśnie takie rzeczy, o których mówiłem, żebyście mieli pewniaka, że nic tam na tych, że na folia jest tylko na konstrukcji i nic nie ma pomiędzy. Czy żadnych sznurków grubych, czy żadnych papiaków, łubów. Musi to być na gładko. W poziomie, żeby je robić, ale to też kurczę jest robota, bo ta konstrukcja jest przewidziana do tego, żeby na zewnątrz lecieć z płyty OSB, żeby tam się zgadzało, na tym zależało. No Regips niestety jest piątkę mniejszy od płyty, bo OSB ma 125 szerokości, tak? Tak. Tak, a Regips ma 120, dlatego będą pasy docinane często, oczywiście nie stanowi to problemu. Odrobinę więcej roboty, natomiast w poziomie, jeżeli byśmy robili, to i tak na wysokość się to nie złoży, czyli na górze byłoby pasek docinka 10 cm, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że wtedy dużo połączeń nie byłoby kręconych, czyli jakbyście tu dali w poziomie, no to kręcone byłyby tylko w pionie, co odległość słupków, natomiast tutaj tych, generalnie no co, taśma spoina też byłoby ok. Nie wiem, może popełniamy błąd, ale stwierdziliśmy, że w pionowo nam będzie zrobić to wygodniej i szybciej. To jest dosyć istotna sprawa, o której warto powiedzieć, bo tam już męczyłem. Tylko na połączenia dać sobie podkładkę i na koniec tam, gdzie będzie regips, bo tu jest papa w tym momencie, w tym wypadku akurat. Jeżeli regips odrobinę siądzie, zacznie się go dokręcać, ciężko wydrapać, wyrwać, tylko łapię teraz czterema wkrętami, od razu wyciągam tą przekładkę i dopiero potem lecę. Tak jak teraz, bo to wtedy nie muszę się martwić na dole, męczyć. Mama, otwórz mi drzwi, ja tego wyniosę. Którego? Tego. Tylko na krawędź sobie podkładam. Bo tak jak wam mówiłem, co się dzieje niestety. Niestety kabarety się dzieją. Cyk. Ja od razu już lecę ze szpachlowaniem. W wolnej chwili. No, nie ukrywam, że chciałbym dzisiaj mieć to ogarnięte. Chcesz łatwiej? Nie, nie, spoko. Trzeba chyba... Cyk. Tu jest takie wrażenie, zaraz wam pokażę. Tu jest takie wrażenie, że ten dużo bardziej pije od tego. No oczywiście, że tak jest, no bo tu nie ma oryginalnego rantu. Zobaczcie, widzicie? Do tego miejsca jest oryginalny rant. To zostanie jeszcze przykręcone. Tak więc ten rancik jest tylko taki w tym miejscu, gdzie ma być. No. Jak mam chwilę przerwę, znaczy przerwy. Dzisiaj nie ma miejsc na przerwy właściwie. To sobie lecę już na razówę. Z uzbrojeniem, czy też za zbrojeniem siatki, siatki, to ja gadam. Flizelinki. Górę później będę wtapiał po całej długości flizelinę, ale to już jutro jak będę tu miał suche. Tak samo narożniczek, tak jak jest tam, jedna strona zrobiona. Drugą lecę dopiero jak będę miał suche.
i chyba radio za głośno. A nawet na pewno. Od razu pokazuje na łączenia, gdzie jest za mało. Robią się takie jakby dziurki. Dzisiaj jedziemy na te kręgle, tak więc jutro pewnie kawał dnia odpadnie z roboty. Biorąc pod uwagę to, co się tam dzisiaj prawdopodobnie będzie działo. Ale myślę, że w niedzielę sobie ulecę z tematem szpachlowania. Powiem wam, że sprawdza się fajnie to. Czyli cyk, tylko podkładka dosłownie na czas położenia płyty. Ze 3-4 wkręty i zabieramy. Później niestety dzieje się problem. Dobra. Oki. Oki doki. Ale czyżby była ona słabo obkręcona. Zobaczymy. Znaczy obkręcona, w sensie docięta. Dobra. Okej. Wiem, co mam robić. Na jabłonkowej dzisiaj akurat okna montują, tam w tym pierwszym domku. Ta śmówka szła ta śmóweczką sporo lepiej, nie? Dobra, tu nie złapało. Don Wasy! Dzisiaj wystartował konkurs. Teraz mogę zabrać. Okej. Będzie duża szansa, naprawdę. Bo będzie mało chętnych. Więc zapraszamy. Ciekawe, gdzie wylądujemy tym razem. W Polsce. Nie ukrywam, że Śląsk byłby ciekawy, pod warunkiem, żeby była fundamenty przeprojektowane na szkody górnicze. Takie krzyżowe, bardzo fajnie by to było do wykonania. Coś nowego przede wszystkim. Co? To musisz odkręcić kurde od tamtej strony. Nie. Nie, po co? Czemu? To się ściąga chyba na, do góry. Tu ma, tylko tu są. Zaraz zobaczymy, jak to jest to zrobione. Wyłącz to. No to odłącz z kontaktu, się nie bój, przecież po to jest. No. Tylko uważaj, że się nie kopło. Uważaj! Dobra. Wiesz co, ja bym proponował tak, dyrektor tytuł to jest lekkie. Wiktor, chyba że to jest. Widzicie, to jest ten. Ściągane tylko. Odejdź mi. Nie, nie, to jest tylko kawa, to jest, chodzi o to. Nie, nie, musi z deską i wtedy nie, jeden trzeba musi zobaczyć, stanąć, jak to jest skonstruowane. No właśnie, widzisz? I rozumiemy się bez słów.
jechać. Wiktor, daj tego bita z tym. Z tym torca. Uważaj, Łukasz, to są te. Kurde, jak tu jest? Jak to tam masz? Dobrze jest. Uważaj, bo tu blaszki są jakieś. Tu, patrz, widzisz? Puszcz. Nie, już mam w powietrzu, trzymaj. Widzisz? Trzymaj, Ogisław. Jest skłotem? Zobacz. Za duże. Jogi, co ci z te kłapy trzęsą? Ja nie wiem, nie. Za duże, za duże. No. No mam jeszcze. Jogi, co ci się te kłapy trzęsą? Ale będzie bila dzisiaj. Masz gdzie cenie w czaszce, Jogi? Wiktor, dawaj tego, blichówę. I GTA. Czekaj, bo włosek jeden mu. A, kur... A, nie mogę złapać. No weź, Jusza! Śliskie ma te. No, spróbuj ty. Bo ja trzymam to. No, ja wiem, że trzymam. Te są rozsypane to. To jeszcze tak o. Wyjdzie tak. Jogi, to jest lekkie na szczęście, nie? Nie, waży, waży. A kto ma to trzymać, jak nie ty? Wiktor chudy. 10 centymetrów to wiesz, inaczej by było. Bo na głowie bym sobie to położył. Nie, nie, co się dzieje? A dobrze, o widzicie? O to chodziło. Czyli my teraz musimy, Kawulec, ty jeszcze musisz to trzymać, my z Wiktorem szybko opierdzielimy resztę. Ty, ale jak to zamocujemy teraz? Do regipsa. Kątowa ta jest potrzebna. W tym jest, zaraz kontenera przyniosę. Damy radę. Jogi, jak tam żyjesz? Co? Tylko mnie zastanawia, jak my to zrobimy teraz. Co? Jogi, możesz ile to odchylić? Ile tam zostawi... Nie, nie, się... bo to możesz złamać rury. Nie, ja to zostawiłem delikatnie właśnie z tą myślą na zewnątrz, okej. Okay. Dobra. Tu z kablem będzie teraz problem. Bo tam jeszcze skrzynki nie mamy. Dobra, poradzimy. Fajna ta dzisiaj, którą mamy godzinę? Trzecia będzie? Ostatnia. Trzecia chyba będzie. Nie wiem. 15:14. Pokaż, że telefon masz. Ty masz lepszy. Ale ten masz. Ty masz lepszy. Ale ty masz na telefon. Ty masz lepszy telefon ode mnie, rozumiesz? Na linię mam pilatne? Ja nie, ja muszę co innego tu przyłożyć. No ja sobie zrobiłem na linię. Nie, żartuję, masz lepszy. Ja mam J4 plus. Generalnie mamy wsio na dzisiaj zrobione. Czyli super wynik, powiem wam. Co? Lepszy mam do człowieka. No lepszy masz telefon, no. Wszystko jest w porządku. A więc jak widzicie, jutro albo po, jutro nie, jutro zależy, o której wstanę i w jakim stanie stanę. Tak więc chciałbym jutro poszpachlować sufit na gotowce trzeci raz i ściany na drugi raz. W niedzielę poprawię ściany na trzeci raz i będzie brudna robota skończona i będzie gotowe. Temperatura utrzymuje się 17 stopni, jest naprawdę spoko. Jest zamontowany klimatyzator na gotowo, tak jak miał być. Tam będzie tylko gniazdo zrobione koło niego do klimatyzora. Oczywiście cała elektryka do zrobienia, ale mam pozaznaczone. Tu będzie skrzynka natymkowa, jest wszystko tam doprowadzone. Na dole ta, co była, zostaje. Będzie tylko rewizja taka zamontowana. I spoko, tak więc zapraszam raz jeszcze na konkurs, na zabawę. W tej chwili mamy 13 albo 14 osób. Ja z chłopakami zakłady stawialiśmy, ja stawiłem, że 30 nie pęknie, tak więc naprawdę będzie bardzo duża szansa dla któregoś z was. Będzie to permanentne, uczciwe z naszej strony losowanie we wtorek, czyli w Wigilię o godzinie w granicach południa. Słyszycie, że się dobijają, tak więc kończymy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pięknie! Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.